Bardzo długo obecna ekipa rządząca myślała, jak totalnie zohydzić Polakom Orlen. Żeby nie tankowali tam z taką radością jak dotychczas, wspierając polską gospodarkę. No i mają pomysł. Piotr Nisztor ujawnia, że od 1 stycznia z każdej sprzedanej na Orlenie kawy złotówka powędruje do prywatnej fundacji Jerzego Owsiaka. Jeśli nie znacie Jerzego Owsiaka, to ten facet, który za pieniądze zbierane przez dzieci na mrozie zafundował w okresie przedwyborczym, w czasie kampanii wyborczej, billboardy, które wedle opinii, właściwie w powszechnej opinii, zrównywały Prawo i Sprawiedliwość wyborców tej partii, ludzi, którzy głosowali na tę partię, z sepsą, z chorobą, na którą można umrzeć. Sam Jerzy Owsiak szyderczo śmiał się na wiecu, w którym uczestniczyli politycy Koalicji Obywatelskiej, że wygrają z sepsą. Jeżeli nie chcesz grać z nami, to nie przeszkadzaj. Jeżeli jesteś z nami, daj z siebie wszystko. I dajcie wszystko, aby stworzyć kraj bardzo kolorowy, różnorodny. Aby on nas tulił do serca, tak jak my go będziemy chcieli tulić do serca. Aby dbał o nas, tak jak my będziemy chcieli o niego dbać. Aby nie truć odry, aby dbać o przyrodę, aby żyć w zdrowym, pięknym kraju. I żeby wygrać z sepsą. Kocham was bardzo. Jesteście super, super piękną reprezentacją kraju w środku Europy. Ręka do góry! Obrzydliwe, skrajnie obrzydliwe polityczne działania i jak widzimy już od roku trwa, no pytanie, czy to jest spłacanie politycznych długów wobec Jerzego Owsiaka. Ale to nie wszystko, bo Orlen miał, z tego co pisze redaktor Nisztor, miał podpisać umowę na sponsoring 3 kolejnych wielkich tych wydarzeń związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, łącznie na około 4 miliony złotych. Ponad 70% Polaków pije kawę na stacjach benzynowych. Jakie to mogą być pieniądze dla Jerzego Owsiaka? Moim zdaniem rzędu kilku milionów złotych każdego miesiąca. No i pytanie, dlaczego prywatna fundacja człowieka ewidentnie zaangażowanego politycznie ma otrzymywać kilka milionów złotych miesięcznie? Czy był na to rozpisany jakiś konkurs, w którym mogły wystartować inne organizacje, na przykład pomagające powodzianom, pomagające biednym, karmiące biednych, czy mógł wystartować tam Caritas, czy jakakolwiek inna organizacja? Dlaczego nie są to pieniądze na przykład do podziału dla wielu różnych organizacji pozarządowych? No bo przypomnijmy, że Orlen to nie jedyna spółka Skarbu Państwa, która rzuciła miliony dla Owsiaka. Między innymi PZU, Fundacja PZU wypłaciła Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Owsiakowi miliony na pomoc powodzianom. Jak ta pomoc wygląda? No dokładnie nie wiemy, bo nie odpowiedziało PZU. Zapytałem jako poseł i dotrzymałem odpowiedź, że to jest tajemnica handlowa. No, publiczne pieniądze dają na prywatną fundację Jerzego Owsiaka i nie chcą powiedzieć społeczeństwu, na co dokładnie to miało pójść. Jak widzimy, no niestety rządowi nie idzie pomoc dla powodzian. Jest tam kompletna kompromitacja Marcina Kierwińskiego, Donalda Tuska i całej ekipy Platformy Obywatelskiej. Ludzie przez 2,5 miesiąca bardzo często nie dostali żadnej pomocy. Zaczyna się zima. No, państwo Donalda Tuska jest totalnie bezradne. Nie dość, że nie ewakuowano tych ludzi, to jeszcze zostawiono ich samych sobie. Ale wróćmy do kwestii Jerzego Owsiaka. To pytanie, dlaczego akurat WOŚP ma dostawać miliony złotych z Orlenu, który dzisiaj no, nie wiedzie mu się najlepiej, a przynajmniej nie tak jak w czasach Daniela Obajtka, dlaczego ma przekazywać na prywatną fundację? Te pytania jeszcze dzisiaj wysyłam do Orlenu, ale również do Ministerstwa Aktywów, do CBA i ABW, żeby zweryfikowali, czy to nie jest działanie na szkodę strategicznej państwowej spółki. I teraz zobaczcie, to jest film wrzucony na kanał Daniela Obajtka. Zobaczcie, w jaki sposób w tej chwili wygląda zarządzanie Orlenem. Nie wiadomo, czy się śmiać,
czy płakać. Jak nazywa się ta spółka zależna? To albo pan przewodniczący pozwoli nam na przerwę, albo doprecyzujemy później. To ja... To zarządzę krótką przerwę. To krótką przerwę poproszę. Czy 5 minut to jest wystarczające? Czyli to zostajemy na miejscu, tak? Okej, dziękuję. W ramach restrukturyzacji chcemy przenieść naszą działalność automatów paczkowych do spółki Orlen Paczka, spółka z o.o. Dziękuję. A teraz dość aktualna informacja. Daniel Obajtek kieruje zawiadomienie do prokuratury na obecne władze Orlenu. Posłuchajcie. Składam dzisiaj zawiadomienie o podejrzaniu możliwości popełnienia przestępstwa przez obecny zarząd. To zawiadomienie parę minut temu zostało złożone do prokuratury krajowej. Koniec, panowie, niszczenia nazwisk, niszczenia polskiej firmy. Będziemy składać wnioski do prokuratury, nawet jak ta polityczna prokuratura uzurpatora, który nie jest prokuratorem krajowym, tylko pan Barski, stwierdzi inaczej, to przyjdą czasy, że będzie inna prokuratura. I za to, co robicie nielegalnie, niszczycie firmę, odpowiecie, bo to nie będzie pierwsze ani ostatnie zawiadomienie do prokuratury. A teraz dłuższa wypowiedź Daniela Obajtka na konferencji prasowej. Moim zdaniem każdy powinien posłuchać tej wypowiedzi i zobaczyć, w jaki sposób władza Donalda Tuska dąży do całkowitego osłabienia narodowego czempiona, który podbijał zachodnie rynki. Chciałem na początku podziękować byłemu zarządowi, byłej Radzie Nadzorczej. Oczywiście nie wszyscy tu jesteście. Część jest w Płocku na Walnym, ale za tą odwagę. Wspólnie podejmowaliśmy decyzje, realizowaliśmy te decyzje. Wiedzieliśmy, że to jest dobre dla koncernu. Realizowaliśmy przy podejmowaniu decyzji cały ład korporacyjny, bo próbuje się wmówić nam, że to była firma garaż, gdzie jednoosobowo ktoś podejmował decyzję. Szanowni Państwo, to nie były decyzje jednoosobowe. To były decyzje bardzo mocno przemyślane. To były decyzje, które patrzyły na kierunki rozwoju całej gospodarki globalnej. Te decyzje były poparte różnymi ciałami w firmie. Przecież firma ma cały nadzór. To jest praktycznie wiele komitetów, nie tylko komitetów. To są firmy międzynarodowe, które również prowadziły w tym zakresie kontrolnik. Mało to, proszę Państwa. Niektóre z tych firm nadal są w Orlenie. Jak próbuje się wmówić, że nie było ładu korporacyjnego, to jest ewidentna bzdura, to się oszukuje tak naprawdę opinię publiczną. Proszę Państwa, zarząd, który obecnie zarządza firmą, no to są, przykro mi to powiedzieć, to są kukły, które generalnie realizują politykę swoich politycznych mocodawców. A jeżeli polityczni mocodawcy bardzo mocno przed wyborami krytykowali, opowiadali o procesach bardzo ciężkich, procesach fuzji, inwestycji, bzdury i herezje, to w ślad za tym ich nominanci muszą im składać raporty i te raporty wyglądają tak, że idą im pod publiczkę. Weźmy wystąpienie pana Hołowni, który twierdzi, że wyniki Orlenu były napompowane. No to trzeba nie mieć żadnej wiedzy gospodarczo-ekonomicznej, żeby w ten sposób twierdzić, że wyniki są napompowane. Te wyniki, które są badane przez tych samych audytorów, którzy teraz również sprawdzają wyniki. I wypowiada się pan o procesie Olefin. Jakby się go media zapytały, co to są tak naprawdę te Olefiny, to nie sądzę, żeby umiał powiedzieć, co to tak naprawdę jest. Więc uważam, że to jest jeden wielki cyrk. Ale do konkretów, proszę Państwa, teraz przejdę. Proszę zobaczyć. Kwestia połączeń i procesów fuzji. Pamiętacie może, macie taką pamięć, sądzę, że macie. Jak mocno atakowano nas o połączenie Orlenu z Lotosem. Ile było ataków? Dlaczego myśmy to robili? Dlatego, by scentralizować zakup ropy, by nas nikt nie ogrywał. Dlatego, byśmy wyszli na świat
z większym zapotrzebowaniem, bo tak robią wszystkie firmy. Odeszliśmy od ropy rosyjskiej, odeszliśmy od gazu rosyjskiego. Przez przejęcie PGNiG-u uratowaliśmy tak naprawdę PGNiG, bo gdyby nie kapitał Orlenu, PGNiG byłby masą upadłościową, bo nie miał kapitału do podstawienia na zabezpieczenie pewnych wolumenów gazu przy odpowiednich cenach, które w tamtym czasie były. Realizowaliśmy bardzo wiele zadań. Dziś, proszę Państwa, odbywa się cyrk. Pierwsze z tym cyrkiem to jest to całe walne. Proszę zobaczyć, ci panowie nawet nie są konsekwentni z tym, co mówią i z tym, co robią. Oczywiście wymieniają tam pewne rzeczy, ale na innych konferencjach te rzeczy bardzo mocno chwalą, mówiąc, że uzyskują synergię z połączenia Orlenu z Lotosem. Żadna nowość. Te 2 miliardy synergii, a zresztą jak się robi taki proces, liczy się wszystkie synergie. I te synergie były zwymiarowane przez nas, przez firmy międzynarodowe. I te synergie to jest ponad 20 miliardów złotych. I dziś zarząd wychodzi i chwali się synergiami, które uzyskał już 2 miliardy złotych przez pierwszy rok, ale synergiami, które myśmy opracowali i tak naprawdę wdrożyli w realizowanie przez menadżerów tych wszystkich synergii opisanych w kolejnych latach, bo jedne musiały nastąpić po następnych. Więc co? Czy teraz źle, że połączyliśmy Orlen z Lotosem, czy dobrze? Bo już nikt w tym kraju tego nie rozumie. Pamiętacie Państwo w mediach, czy też tu jest w TVN-ie, czy też w innych, bardzo mocno grzano tym procesem, że to skandal, że to grabież gospodarki. Ja się pytam, na czyje zlecenia media realizowały to zadanie. A dziś zarząd publikuje synergię. Na czyje zlecenie media realizowały zadanie atakowanie tak potężnego koncernu w momencie, kiedy zmienialiśmy kierunki dostaw ropy, nie z kierunku rosyjskiego? Na czyje zlecenia media działały, gdy realizowaliśmy zmiany kierunku zakupu gazu? A czy my byśmy zrobili to, gdybyśmy nie byli silnym koncernem? Dziś zarząd chwali się największą budową, farmą na Bałtyku. Proszę Państwa, przecież to wszystko zrealizował ten zarząd. 20 miliardów finansowania projektowego, nie z Orlenu. Wiarygodność była do Orlenu, więc świat kapitału podstawił 20 miliardów na finansowanie tej inwestycji. Dziś zarząd mówi, że inwestuje, nie robi żadnej łaski. Wszystkie te umowy podpisaliśmy, rozpoczęliśmy proces inwestycji, rozpoczęliśmy budowę portu, która się będzie kończyć na następny rok. Zrealizowaliśmy całe zadania. Następne wielkie pochwały zarządu, jeżeli chodzi o detal. Czy ten zarząd podjął choć jedną decyzję akwizycji? Zaraz do tego dojdę. Kupiliśmy detal zarówno w Austrii, kupiliśmy detal zarówno na Węgrzech, na Słowacji, zwiększyliśmy detal w Niemczech, w Czechach. Wierzyliśmy w polską markę. Nie czailiśmy się, tylko obrędowaliśmy Orlen marką Orlen. Nie Star, nie benzyna, Orlen. Bo wierzyliśmy w tą markę, bo podnosiliśmy wartość tej marki i ta marka była znana na całym świecie. I dziś nie ma problemu, że wszystkie stacje będą nazywały się Orlen. Te stacje nie tracą klientów. Dlatego, że między innymi zainwestowaliśmy w Formułę 1, rozpoznawalność, to jak robią firmy globalne. Właśnie w ten sposób realizowaliśmy te zadania. I teraz ta kwestia akwizycji, zeroemisyjny kwarcz, wszystko było realizowane przez nas, zostawione przez nas. I teraz zadaję pytanie panom z zarządu. Nie wiem, czy oni rządzą, bo nie sądzę, że oni. Ale ja wiem, jakie projekty zostawiłem w Orlenie. Panowie, którym się nic nie opłaca w tym kraju, powiedzcie mi, co współpracą z Arabią Saudyjską, Saudi Aramco? Czy ja znam umowy, które podpisywałem. To nie były tylko umowy na zakup ropy. W tym roku miały się wydarzyć inne współprace w zakresie petrochemii. Nie bez celu kupiliśmy 50 hektarów gruntu koło Lotosu, miało być następne 50 hektarów gruntu wykupione. Dlaczego nie wykupiliście tych 50 hektarów gruntu? Nie bez celu budowaliśmy port na Martwej Wiśle. Między innymi również było związane to z rozwojem petrochemii i dlatego jest budowane. Dlaczego odeszliście od współpracy w zakresie petrochemicznej z naszym strategicznym partnerem
praktycznie w kraju i za granicą. Ja znam te umowy, nie mogę tych umów wymieniać, bo jestem poważnym menadżerem i nie mogę tego robić. Ale ja znam te umowy i wiem, co miało być następnym krokiem. Zaoraliście ten krok, zaoraliście szansę, byśmy weszli w cały łańcuch petrochemiczny, globalny łańcuch petrochemiczny. Ja się pytam was, dlaczego nie kupiliście choć jednej stacji? Przecież wiem, jakie były rozmowy prowadzone. Gdzie te rozmowy? Dlaczego nie kupiliście z doniesień medialnych stacji Jetta? Bylibyśmy drugą siłą w detalu w Niemczech, pierwszą w Austrii. Dlaczegoście zaniechali rozmowy, nie złożyliście wstępnej oferty? Dlaczego wszystkie projekty inwestycyjne zaorywujecie? Bo jesteście skłóceni, bo jesteście powołani do zarządu według kluczy politycznych, tych kluczy politycznych i tych waszych sekt, które się z sobą zwalczają i zwalczacie się w zarządzie. Nawzajem nie podejmujecie decyzji. Ja też byłem polityczny. Nie boję się tego powiedzieć, ale miałem odpowiednią siłę i moi ludzie pracowali i nie oglądali się za siebie, tylko podejmowali decyzje. Ja im torowałem drogę polityczną, a oni musieli podejmować decyzje. A co z ludźmi, którychście odprawili z firmy około 1500 ludzi? To nie byli politycy. To byli menadżerzy o międzynarodowym doświadczeniu. Powiedzcie mi, kto zasklepi tą lukę w kapitale ludzkim? Który menadżer, mając międzynarodowe doświadczenie, będzie chciał kiedyś pracę w Orlenie? Powiedzcie mi, który. Pokażcie mi, czy rozpoczęliście choć jedną inwestycję w tym roku. Przecież mogliście budować elektrownię gazową w Gdańsku. Zostawiliśmy wam projekt i wszystkie inne. Dlaczego nie weszliście w rynek mocy? Dlaczego nie inwestujecie? My budujemy dwie elektrownie w Grudziądzu i w Ostrołęce. Budujemy dwie elektrownie. Dlaczego trzeciej nie rozpoczęliście w budowie? Przecież mamy bardzo duży deficyt, bo wygaszamy część elektrowni węglowych. Dlaczegoście tego nie rozpoczęli? I mógłbym tych działań wymieniać. To są represje, to jest prześladowanie ludzi. Spodziewamy się aresztów nawet wydobywczych. Z tego się spodziewamy. Kancelarie pana Siemiątkowskiego i pana profesora Chmaja, którzy przed fuzjami w sposób brutalny atakowały nas politycznie. Dziś robią audyty. Czy świat mediów zadał im choć jedno pytanie? Ile te audyty kosztują? Nie, nie zadał im pytania. Ale w przypadku Daniela Obajtka to byście mnie rozszarpały jako media. I jakoś TVN i choćby nawet generalnie Onet nie zadaje trudnych pytań. Po co zadawać trudne pytania, jak firma szoruje po dnie? Czy to wszystko nie pokazuje na pewne zlecenie? Pokazanie wszystkim menadżerom w Polsce. Nic nie róbcie, nic. Bo każda decyzja będzie ukarana. Bo każdą decyzję, jak powiedział pan prezes Michał Róg, można interpretować na dwa sposoby. Ale proszę państwa, wiecie, co się liczy w biznesie? Rachunek ekonomiczny. Nawet już nie te decyzje. A rachunek ekonomiczny jest taki, że w tamtym roku ta firma zarobiła 21 miliardów. A jeżeli patrzę i analizuję, to jest według, jeszcze raz podkreślam, mojego rachunku i mojego liczenia, które sam robię, to będą wyniki o 20 miliardów mniejsze. I co? Pozwalamy wszyscy na to? Pozwalamy na te szopki? Zwyczaje w prawie były takie, że nie zwoływało się walnego w takiej sprawie. Chyba, że ktoś miał wyrok prawomocny i wyrok prawomocny stwierdził, że działał na niekorzyść spółki, wtedy spółka dochodziła do swoich roszczeń, ale po wyroku prawomocnym. A jest to tylko dlatego robione, by prawnicy mogli zarabiać. I powiem wam jedno, my jesteśmy odważnymi ludźmi. Nie będziemy się chować. Przejdziemy wszystko. Ten zarząd i ta rada jest odważna, bo wiemy, jakie decyzjeśmy podejmowali. Zachęcam inne spółki Skarbu Państwa, żeby wyszły spod stołów i w końcu zaczęły o tym mówić, bo wyniki są straszne. I nie będziemy tylko robić konferencji, ale chciałem państwa dziś poinformować, dlaczego zrobiliśmy
tą konferencję, ponieważ składam dzisiaj zawiadomienie o podejrzaniu możliwości popełnienia przestępstwa przez obecny zarząd. To zawiadomienie parę minut temu zostało złożone do prokuratury krajowej. Koniec, panowie, niszczenia nazwisk, niszczenia polskiej firmy. Będziemy składać wnioski do prokuratury, nawet jak ta polityczna prokuratura uzurpatora, który nie jest prokuratorem krajowym, tylko pan Barski, stwierdzi inaczej, to przyjdą czasy, że będzie inna prokuratura. I za to, co robicie nielegalnie, niszczycie firmę, odpowiecie, bo to nie będzie pierwsze ani ostatnie zawiadomienie do prokuratury. Mamy klasę, mamy odwagę i nie pozwolimy wam w ten sposób niszczyć, kopać, marnować dorobek kilku pokoleń, dorobek zarządu i skrzywiać w ogóle wyniki tej firmy, bo wyniki są publikowane i wszyscy wiedzą, jakie są. A jeżeli chodzi o wasze podejście i zadania społeczne, to w tym roku wydaliście na zadania społeczne parę milionów. Myśmy wydali setki milionów. Tak realizujecie zadania społeczne. Tak pomagacie Polakom. Wy nie umiecie podejmować decyzji. Natomiast wasz kierownik, Donald Tusk, nie rozlicza was z wyników, bo pognałby was daleko. Tylko rozlicza was z ilości złożonych wniosków do prokuratury. Brawo, wspaniale prowadzona firma. Brawo, wspaniale prowadzone państwo. Myślę, że kiedyś ta konferencja zostanie wam w tych mediach. Za parę miesięcy zobaczycie, jak nasze państwo będzie wyglądać i jak już wygląda. Bardzo dziękuję wszystkim. To jeszcze poproszę, żeby pan prezes został, żeby pokazać jedność tego głosu. Też zapraszam innych członków zarządu Orlen oraz Rady Nadzorczej. Jeszcze chciałam zapytać, czy są pytania. Bardzo proszę tutaj do mikrofonu. Tutaj. Bardzo proszę. Już można? Śmiało. Wojciech Krzyżkowski, Polska Agencja Prasowa. Panie prezesie, a czego konkretnie dotyczy to zawiadomienie, które dziś trafiło do, jak rozumiem, prokuratury krajowej? Panie redaktorze, już odpowiedziałem na to pytanie w wcześniejszej mojej wypowiedzi. To jest wiele zaniechań związanych z prowadzeniem koncernu, bo zarówno karalne jest w polskim kodeksie nie tylko działanie, ale zaniechania również są karane i zaniechania mogą powodować przede wszystkim to, że firma się nie rozwija i chyba to widzimy, ponieważ znam pana doświadczenie i znam doświadczenie tu obecnych na sali. Ja nie widziałem żadnej inwestycji, którą by Orlen ogłosił, czy kontynuował wzrost, rozwój w tym zakresie. To jest tylko pasmo audytów, więc zaniechanie pewnych kierunków dla mnie jest karalne i obniżanie wartości koncernu. Obniżanie wartości koncernu, ja dam jeden przykład. Czyli działanie na szkodę spółki. Oczywiście, działanie na szkodę spółki, dał państwu jeden przykład. I na szkodę między innymi państwa polskiego. I obecny zarząd nic z tym nie zrobił, tylko wypłacił środki. 15 miliardów złotych na zamrożenie cen. Ja nie jestem przeciw zamrożeniu cen, żeby było jasne. Ale 15 miliardów zostało wypłacone poprzez Sejm, podjął taką decyzję. Czy to było zrobione zgodnie z prawem? No nie. Powiem państwu jedną sprawę. Spółka powinna się o to walczyć w różnych międzynarodowych instytucjach, ponieważ podatki mają być narzucone proporcjonalnie do danego sektoru. Czyli tak, zabraliśmy 15 miliardów z jednej firmy, ale Shell, BP czy Total, działając na polskim rynku, nie zapłacił podatku. Takiego jak zapłacił Orlen. Czyli co, nie pozbawiliśmy się kapitału do inwestycji nieproporcjonalnie? Co z tym zrobił zarząd? Wypłacił 15 miliardów złotych. To nie jest polityka, która, ale to już sobie nawet zostawmy. Wiele innych kwestii, choćby nawet akwizycyjnych. A dlaczego zarząd nie hedżował odpowiednich cen wtedy, kiedy gaz był tani? Dlaczego nie podejmował wiele takich odważnych decyzji, które myśmy podejmowali? To dlatego gaz 8 razy był potaniony. Moglibyśmy gaz sprzedawać po 800 zł, tak jak był zakontraktowany. Nie, podjęliśmy te decyzje.
Zainwestowaliśmy większą ilość kapitału i wtedy, kiedy gaz był na najniższych notowaniach, zakupiliśmy gaz, żeby Polacy mieli gaz taniej. Piekarnie, cukiernie, instytucje by miały ten gaz taniej. Dlaczego nie podejmowali takiej decyzji? W lutym była najmniejsza cena była gazu. Dlaczego nie podjęli takich decyzji? Dlaczego nie podjęli wiele innych decyzji? Karmią państwa olefinami. Przecież rok są praktycznie. Czemu nie podjęli wcześniej decyzji, tylko wydali w międzyczasie 5 miliardów złotych na inwestycje? Tak decyzje mają zapadać w ciągu miesiąca, roku? Przecież proszę państwa, takie inwestycje buduje się z przyszłości 30-40 lat do przodu. I nawet w dany rok, jak się ona nie spina, bez niekorzystne makro, to ona za 2-3-4 lata, jak przyjdzie korzystne makro, będzie się spinać. Więc panie redaktorze, wymieniałbym tu do końca. Sądzę, że prokuratura bardzo wnikliwie przyjrzy się temu, co się dzieje. Zresztą jest NIK w Orlenie, więc tym bardziej powinna się choćby taka instytucja jak NIK przyjąć. Współpraca choćby nawet w przypadku zakupu Orlenu, Lotosu przez Orlen, połączenia poprzez przejęcie. Przecież tam były inne zapisy, też różne inne umowy. Dlaczego nie realizują pewnych programów inwestycyjnych? Panie redaktorze, tą wiedzę posiadam, to zawiadomienie jest i na dzień dzisiejszy wystarczy, że tyle odpowiem, ponieważ resztę uważam jest do dyspozycji prokuratury i nie mam zamiaru ujawniać panom informacji, którzy sądzę, że nas oglądają. Ale można napisać czy też stwierdzić, że to zawiadomienie dotyczy swego rodzaju działania na szkodę spółki. Tak. A drugie pytanie, to być może nie do pana, tylko do pana prezesa Roga, o ten arbitraż w sprawie OTS-u. Kto jest jego stroną?